Ostatni jest oczywiście. Witam Państwa. Moje nazwisko Sierakowski na imię Wojciech. Jestem prezesem Stowarzyszenia Miłośników Jelenic, Klub Malawi. Część z Was znam je przede wszystkim z mojego linka naboru, gdzie się udzielam. Natomiast pozostałych, których ja nie znam, którzy nie znają mnie, witam serdecznie. Przedstawię Wam prelekcję dotyczącą akwarium z endemicznymi wielbicami z jego laboratorium. Uczę się, ponieważ pierwszy raz robię taką prezentację w powietrzu, ale poradzimy sobie. Jak widzicie, mamy tutaj prezentację pięknych ryb z naszego biotopu, które to są fotografie tych ryb są własnością użytkowników i sympatyków oraz klubowiczów naszego klubu. Można je dokładnie obejrzeć na podanej wcześniej stronie. Jezioro Malawi jest tak naprawdę słodkowodnym morzem. Ilość pyszczaków jest określana na ponad 900 gatunków. Powierzchnia jeziora stanowi prawie 1/10 powierzchni naszego kraju, więc kto widział jezioro Żniarki Mamry, może sobie łatwo wyobrazić, jak wygląda. Tamten zbiornik, który do tego ma 706 metrów głębokości. Występuje tam kryptodepresja, jest to ogromna masa wody, ogromna masa gatunków. Żeby tylko porównać, cała Ameryka Południowa ma około 750 gatunków ryb w ogóle, natomiast w samej Malawi jest ponad 900 gatunków endemicznych pielęgnic. Tytuł prelekcji nie jest ścisły do tego, ze względu na to, że obok prawdziwych endemitów występujących nie tylko w zbiorniku w jeziorze Malawi, występują także ryby, które poza samym Malawi występują w pobliskich strumieniach, przykładowo Astatotilapia, bądź też występują w sąsiadującym jeziorze Malombo. Sytuacja wokół jeziora Malawi jest w miarę stabilna politycznie, co prawda choćby znany gatunek Ceratopsis sokolowy przez wiele lat nie był pozyskiwany ze względu na to, że w Mozambiku była wojna domowa. W chwili obecnej, z tego co rozmawiałem z właścicielem topowej jakby hodowli, który posiada w Tanzanii stacje odłowowe, sytuacja wokół Malawi układa się dobrze, nie ma problemu politycznego. Jest to z jednej strony plus, duży plus, ponieważ ryby z jeziora Malawi są jakby do pozyskania i nie ma przerw dostawach. Pojawiają się gatunki, które bardzo przydałyby się naszych zbiornikach, gdyż są relatywnie małe. Natomiast są na tyle sprytne, że są nie do pozyskania, choćby Ceratopsis minutus, który tak sprytnie się chowa, że pozyskanie go do mnożenia dochodowi jest nierealne. Natomiast minusem jest to, że nie spodziewajmy się spektakularnych odkryć typu Demasonis, Saulozu. Nie możemy tego wykluczać, jednakże przykładowo Tanganyika ma pod tym względem ogromne pole do popisu, gdyż wybrzeże Ludowej Republiki Konga jest po prostu nie do zbadania ze względu na sytuację polityczną. Specyficzny skład wody w jeziorze powoduje, że pojawiło się takie, a nie inne rozwiązanie jak gałąź malawistyka. Przejrzystość wody w tym jeziorze wynosi od 1 do 20 metrów, w zależności od pory roku, w lutym potrafi to być 1 metr ze względu na opady, a z drugiej strony potrafi to być w październiku nawet 20 metrów, także warunki są skrajnie inne. Zresztą rysowanie Malawi jako czystego, zbiornika ze skałami jest troszeczkę jednak nieprawdziwe. Pojawiają się mgliste dna z roślinnością, z trawami. Nie jest to tak jednorodne, jakby niejednorodny zbiornik, jak rysujemy go w swoich zbiornikach, ale jednak skały wapienne spowodowały to, że biotop Malawi prezentujemy w podobny sposób jak tutaj. Zresztą o tym będę mówił. Kim jest malawista? Malawista jest to osoba, która tak naprawdę dąży do czegoś innego niż przeciętny posiadacz ryb z Malawi. Nawet tutaj, nie uderzając w konkurencję, powiem, pojawiają się zbiorniki, które z malawistyką mają niewiele wspólnego.
Tak naprawdę są to jakby zbiorniki, w których pływają piękne ryby z Malawi. Malawistanie dąży do tego, żeby jedynym wyznacznikiem jego akwarium była uroda ryb. To jest na pewno ważna dla każdego z nas ryba perowa. Natomiast określiłbym, że Malawista będzie dążył do tego, żeby jego akwarium było jakby jak najbardziej zbliżone do naturalnych zachowań ryby, żeby zachowywały się w sposób maksymalnie zbliżony do naturalnych zachowań. I tu pojawiają się rozbieżności. Pojawia się takie tak zwane określenie kontrolowane przerybienie. Na pewno każdy z Was się o nie otarł i każdy z Was coś na ten temat może powiedzieć. Kontrolowane przerybienie, często promowane jako przez sprzedawców, według mnie w celu wiadomym, aby pozyskać lepszą sprzedaż, jest tak naprawdę złym rozwiązaniem. Ryby w zbiorniku przerybionym tracą naturalne zachowanie. I tak malawista będzie dążył do tego, żeby jego terytorialne ryby wyznaczały teren, były agresywne, układały hierarchię. Natomiast osoba, która będzie pielęgnowała przeryby, będzie robiła skrajnie co innego. Zarybi zbiornik kilkunastoma gatunkami, rozbije tą agresję, żeby mieć po prostu spokój. Często i gęsto jest to wskazane na przykład w zbiornikach dekoracyjnych, natomiast zupełnie nie w zbiornikach malawistych. Malawistyka też tworzy pewnego rodzaju ekskluzywny, elitarny krąg, który zamykał się kiedyś przede wszystkim w klubie Malawi. W chwili obecnej skłamałbym, gdybym powiedział, że malawistą jest tylko osoba, która jest w naszym klubie. To nieprawda. Są świetni malawiści, którzy z klubu wyszli z różnych względów. Ludzie z ogromnym doświadczeniem, którzy nie chcą być z nami. Choć nie ukrywam, że dążę do tego, aby nasze grono powiększyło się o jak najwięcej osób. Zapraszam również na forum, gdzie tak naprawdę toczymy czasami ostre spory na różne tematy. Te spory są dla nas, powiedzmy, jakby normą i budują pewnego rodzaju linię. Dynamicznie się to zmienia, bo powiedzmy akwarium minimalne, które określiliśmy na 112 litrów, budzi już teraz kontrowersje. W momencie, kiedy ja startowałem, tak naprawdę akwarium 240-litrowe to był olbrzymi. Miałem wyposażenie jeszcze do niego kubełka, to też było coś niesamowitego. Natomiast w chwili obecnej, no, 240 nie wiem, czy nie zamyka w przypadku malarzystów jakby tej linii małych zbiorników. Poczynając od 150 na 50, pojawiają się średnie zbiorniki, a zbiornikiem dużym można określić zbiornik 720-litrowy i ta tendencja będzie postępowała. Praktycznym wymiarem tego, że malawiści w pewnym sensie budują jakiegoś rodzaju zasady, jest to, że również dopasowują wystrój wnętrza. Wystrój wnętrza nie jest tylko i wyłącznie dla okna. Malawista odgrywa ogromną rolę ze względu na to, że tak naprawdę w przypadku ryb, które są terytorialne, pozwala utrzymać w miarę stabilną sytuację zbiorników. Wadą pszczaków, a zarazem ich zaletą, jest ich nieprzewidywalność. Nieprzewidywalność ryb z rodzaju z gatunków z Malawi cechuje się tym, że nawet jeżeli ustalimy 100% zasad i wszyscy ze sobą się będziemy zgadzać, to powiedzmy 11 obsada może się okazać zupełnie inna. Pszczaki są bardzo inteligentne i są to ryby w pewnej mierze nieprzewidywalne. Pewnego rodzaju wyznacznikiem tego, że jest to akwarium malawiste, jest również to, że pielęgnujemy w nim tylko ryby z biotopu Malawi. I pewnego rodzaju profanacji, jak na przykład uznajemy pielęgnowanie innych ryb. Jedynym dopuszczalnym wyjątkiem są synodontisy. Synodontisy Yasae nie są jakby dostępne na rynku, albo są trudno dostępne, albo są kłamliwie podawane jako Yasae. I generalnie trafiają tam synodontisy z Tanganyiki, Multatusy, Perticole, które tak naprawdę w Malawi nie występują. Drugim wyjątkiem jest, że tak to ujmę, zbrojnik. Ogólnie rzecz biorąc. I sytuacja ze zbrojnikami wygląda tak, że traktujemy je jako służbę sanitarną. Naprawdę służbą sanitarną powinien być sam akwarysta, a nie jakby jakieś stworzonko. Tak naprawdę mówiąc, tak
rolnicy więcej wydawają niż pobierają, nie są roślinożerne i nie czyszczą w większości, tak jak jest to podawane. A padliny raczej w naszych akwariach nie powinno być, wobec powyższego ich rola jest jakby niekonieczna, nie musi być. Na przykład o wiele bardziej dopasowanymi rybami pod względem zachowania są ryby z krwiodawcy. Po pierwsze świetnie by uzupełniały kompozycję barwną, gdyż jest tam dużo czerwieni, a w przypadku czerwień w jeziorze Malawi występuje w bardzo ograniczonym zakresie. Zachowania, mowa ciała, to wszystko tak naprawdę powoduje, że ryby z jeziora Wiktorii mogłyby się znaleźć. Rozumieją się świetnie z rybami z Malawi. Hodowla w sklepach są razem łączone. W przeciwieństwie do Tanganyiki, gdzie woda jest bardziej zbliżona. Jednakże jest to pewnego rodzaju profanacja i wiele osób jakby nie chce tego robić, pomimo że nie ma tak naprawdę się dostępu. Następną rzeczą są odmiany sztuczne. Odmiany sztuczne są przepiękne. Nie ma żadnej wątpliwości, że odmiany wyhodowane przez człowieka w wyniku selekcji, selektywnego działalności, nawet inżynierów genetycznych, są przecudne. Tak naprawdę jednak nie jest to pyszcza. Nie możemy zaobserwować ryby, która powstała w laboratorium zachowań naturalnych, bo jest to ryba, nawet jeżeli jest podawana jako F1, tak naprawdę jest F1 w stosunku do reproduktora. Do tego uzyskanie potomstwa jest po prostu obarczone ogromnym ryzykiem, bo wiele z tych odmian nie jest stałych i tylko producent tak naprawdę wie, co w tej rybie się znajduje. Jest to często mieszanka mbuny, niembuny. Akwarium i ostrze. Tak jak mówiłem, absolutne minimum jest akwarium 80x35x40, czyli tradycyjna, standardowa 112. Natomiast jest ona kwestionowana. Między innymi to powoduje ostre spory w łonie klubu Malawi. Podawane są już minima 100x40x40, 120x40x50. Każdy ma troszeczkę racji, bo ryba z jeziora Malawi jest bardzo zachłanna na wodę i na powierzchnię dna. Nie ma takiego akwarium, które by do końca jakby spełniało nasze oczekiwania. Oglądając filmy, oglądając fotografie z samego jeziora Malawi, widzimy przykładowo piękne stado 20 sztuk salwozji, gdzie samiec dominujący wodzi za sobą samicę i dominowane samce. Każdemu malawiście po trochu się to w głowie rodzi. Będę miał taką. Natomiast ja wam powiem, że ja mam akwarium 1271 litrów. Niewiele tam można zrobić. Można zrobić więcej niż 112, gdzie można mieć co najwyżej jeden piątek. Ale to nie jest to. Także jakiego akwarium byście nie mieli, to warto, powiedzmy, te akwarium mieć większe. Sytuacja ze 112 jest taka, że dyskusyjne jest puszczanie tam jednego gatunku, o dwóch w ogóle powoduje to niesamowite iskrzenie, czy mogłyby być to dwa gatunki. A gdy ktoś z was będzie pielęgnował pielęgnicy z jeziora Malawi, to zauważył, że zawsze tych gatunków jest za dużo do wyboru. Komponowanie we własnej głowie obsady jest po prostu karkołomne i tak naprawdę większość z nas, zaczynając od obsady A, kończyła na obsadzie E. Też coś tam zawsze się spodoba, co przedstawiają fotografie, które tutaj widzicie. Filtracja. Filtracja najczęściej jest realizowana przez standardową filtrację, czyli kubełek, filtr mechaniczny, wewnętrzny. Natomiast szczególnie przy większych zbiornikach pojawia się coś takiego jak sand, foaming. Pojawiają się systemy filtracji narudowej, gdzie mechanika i biologia, to wszystkie FFP jest realizowana również skutecznie. Niektórzy nie uznają, przykładowo jestem przedstawicielem tej grupy filtrów wewnętrznych, dlatego też realizują zarówno filtrację mechaniczną, jak i filtrację biologiczną poprzez filtry kubełkowe. Filtry kubełkowe tak naprawdę wypełnia się tylko troszeczkę inaczej i częściej zmienia zawartość, częściej czyści się ich zawartość, wypełniając tylko i wyłącznie watą, gąbką, można dołożyć trochę ceramiki. Świetnie realizuje się jako filtr wewnętrzny, który jedyne swoją bytność w akwarium prezentuje poprzez jakąś rurkę, a nie jest to kawałek
saturatora, który jest tam używany do mikro. Natlenianie. Natlenianie najczęściej realizowane jest przez nie do natleniacze bąbelkowe, które są raczej ze względów estetycznych eliminowane i w sumie jest to sytuacja, gdy odchodzimy od tego rozwiązania, ponieważ bąbelki tak naprawdę natleniają wodę nie poprzez samo rozpuszczenie szybko uciekających w górę bąbelków, tylko poprzez ruch wody, który powodują, a można to realizować w o wiele bardziej estetyczny sposób. Deszczownie, dyfuzor, odpowiednią końcówkę puszczoną przy powierzchni. Kto ma takie możliwości, może zrealizować dodatkowe natlenianie w sampie, gdzie włoży bądź kamień napowietrzający, którego i tak nie widać, bądź też na przykład zrzut z komina jest leciutko nad powierzchnią i w tym momencie natlenia oświetlenie. Oświetlenie jest dwojakie. Ponieważ dwojaka może być sytuacja. Ludzie, którzy pragną mieć w zbiorniku z malami rośliny, muszą się dostosować do roli. Jednak nie ma jakichś szczególnych wymagań odnośnie oświetlenia. Jedynie oświetlenie przydaje mu się czasami do tego, ażeby rosły glony, które szczególnie u ryb perytonożernych są w sumie nie niezbędne, ale bardzo pożyteczne. Albo akwarium bez roślin. W tym momencie głównie walory estetyczne decydują o tym, czy jaką moc żarówek, jaką długość świecenia sobie zadedykujemy też na krawie. Oczywiście w akwarium z roślinami przynajmniej uważa na nic. Jest to jakby odrębna gałąź, ponieważ jak widać nawet w naszych zbiornikach, które tu prezentujemy, są ludzie, którzy cenią roślinę, są ludzie, którzy tych roślin nie chcą. Roślina będzie miała dość trudno w zbiorniku, gdyż bez dostosowania jakiejkolwiek wody w wodzie silnie zasadowej nie rosną, pojawia się na nich łydka, marnieją, do tego szczególnie ryby perytonożerne nie pomagają, zjadają one pędy. Są również gatunki typowo roślinożerne, które spożywają rośliny wysokie, czyli Prognomera civilis, które po prostu rośliny znoszą w ciągu paru dni. Tak jak wspominałem o wystroju to różne gusta i różne trendy. Widzieliśmy tu parę zbiorników, między innymi obecnie modny jest zbiornik Serpentiniter, który imituje skalisty biotop, choć bardziej chyba biotop przejściowy pomiędzy piaszczystym a skalistym. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Jedynym trendem negatywnym jest to, że tak naprawdę ludzie często i gęsto, to ze względów ekonomicznych, to ze względów estetycznych, eliminują stał zbyt duży. W przypadku mgunarium, czyli zbiornika z rybami z grupy mguna, jest to bardzo niekorzystny trend. Natomiast można połączyć urodę serpentinitu z ilością kryjówek, które są niezbędne dla tych ryb. I w tym momencie dołożyć większą ilość skał i skomponować akwarium, które będzie się bardzo podobało. Drugą, jakby popularnym trendem są odczarki, również bardzo popularne i również do ułożenia w sposób odpowiadający odczarki. Ja reprezentowałem kiedyś starą szkołę, a mianowicie łupki skalne, które symulowały nałożone na siebie skały. Tworzyło ogromną ilość niszy dla ryb. Niestety był problem z darybkiem, bo świetnie się w tych niszach chował. Były plusy, ponieważ miały tak naprawdę bardzo dużo swoich grot, swoich indywidualizowanych pomieszczeń, w których mogły się ukryć gatunki słabsze, mogły wybrać rewir gatunki, znaczy nie gatunki słabsze, tylko ryby słabsze, ryby silniejsze, dominujące, tworzyły swoje rewiry. Natomiast pod względem estetycznym było to jednak brzydsze od serpentynitu, to jest kwestia gustu. I powiedzmy szczerze, złapanie chorej ryby w tym zbiorniku to było po prostu makabryczne doznanie, ponieważ wyjęcie 60 skałek w takim zbiorniku 450-litrowym w malutkich kamieni, wyłożenie i złapanie ryby również z powrotem po prostu doprowadzało człowieka czasami do pasji. Nie prezentujemy jako malawiści wystroju typowo amerykańskiego, w którym pojawiają się na przykład doniczki. Jest to kwestia estetyki, bo doniczka, jeżeli jest odpowiedniej
wielkości, nie szkodzi rybie, może być złożona, natomiast myślę, że gdyby taka osoba wystawiła swój zbiornik w naszym grupie, zapewne by ją zlinczowano, mówię, przede wszystkim ze względów estetycznych. Podłożem najlepszym, w sumie chyba jedynym słusznym w chwili obecnej jest piasek o różnej wielkości, ziare. Są miłośnicy białego piasku kwarcowego, są miłośnicy rzecznego piasku. Natomiast piasek generalnie powinien być, po pierwsze rybą buna pozwala bezproblemowo kopać. Natomiast świr to troszeczkę utrudnia. W przypadku ryb przesiewających, ryb, dużej ilości ryb z grupy longbuna wręcz uniemożliwia naturalne zachowania. No, minusem piasku jest to, że mamy żywe dno. Tak naprawdę, jakbyśmy nie ułożyli go sobie w myślach, jakbyśmy tego nie zrealizowali, to rano może to wyglądać już całkowicie inaczej. Przykładowo mój protomelas Danielatus Boazulure potrafi w ciągu 4-5 godzin zrobić może nie krater, ale pół krater, który ma 40-50 cm szerokości, wysokości ma około 10 cm i całe subtelne układanie na jakby mija się z celem. Dla malawisty jest to tak szczerze mówiąc krater, ponieważ o to w tym miejscu chodzi, żeby były naturalne zachowania. Woda. Temperatura 24-27 stopni, ogrzewanie realizowane przede wszystkim poprzez drzazgi z termostatem. No, innych się już nie stosuje, bo moja siostra miała taki pomysł, żeby zrobić trzałkę z termostatem zewnętrznym. Poprzez to moja siostrzenica ugotowała jej pyszczaki, zakręciła do 30 stopni. No, rzadko to się stosuje. Temperaturę wysoką pyszczaki znoszą w miarę dobrze. W miarę dobrze, jeżeli jest dobra woda, dobrze natleniona, wytrzymuje nawet temperaturę 32-33 stopni. Oczywiście krótko trwa. Reakcjonując więc ogrzewanie, warto pomyśleć o dwóch grzałkach zamiast jednego. Awaria jednego z urządzeń bądź jest wynikiem tej awarii ciągłe grzanie bądź też zwiększanie wody. Zwiększanie wodne może spowodować ewentualny spadek temperatury do 20 stopni, 18 stopni, co pyszczak znosi. Jest apatyczny, nie pasuje, bo ta temperatura, gdyby długo go pielęgnować w takich warunkach, zaczyna chorować, ma jakieś, że pokazuje w pełni swoje urody. Natomiast w przypadku, gdy temperatura skoczy zbyt wysoko, no to w tym momencie jedna czapa spowoduje, że dojdzie do 30-31 stopni, ryby przeżyje. Jedno silne urządzenie gotuje wodę. Bardzo przykry widok, kiedy dogrzewa się do 34-35 stopni i zbieramy całą obsadę z powierzchni. Twardość ogólna wody jest mniej istotna. Były doniesienia, można oczywiście ją zmniejszyć, były doniesienia i rozmowy na temat tego, że jeden z naszych kolegów posiadał wodę w kranie, która miała twardość ogólną 40. Z początku bawił się stabilitami, eliminował ją, obniżał, z czasem się poddał. Nie stwierdzono żadnych negatywnych konsekwencji związanych. Choć mówię, na terenie Polski generalnie woda jest świetna dla pyszczaków. W większości rejonów Polski twardość węglanowa przekracza 10, co nie jest dobrego na szyknerek, natomiast jest świetna dla pyszczaków. Twardość ogólna jest w granicach 16-18. Mogą pojawić się problemy u osób, które posiadają bardzo nowoczesne stacje uzdatniania wody, gdyż tam eliminowana jest twardość węglanowa i wtedy musimy myśleć o tym, żeby stosować jakieś uzupełniacze tej twardości. Jest to w naturalny sposób także twardość węglanowa ulega powolnemu spadkowi. Twardość węglanowa jest bardzo ważna, ponieważ stanowi po pierwsze bufor, po drugie pozwala alkalizować wodę. Woda zasadowa, którą posiadają pszczaki w jeziorze, jest niezbędna od 7,5 pH do 8,4, nawet wyższej. Jest to optymalne. Realizujemy to, mówię, bądź poprzez posiadanie takiej wody w kranie, bądź poprzez włożenie do filtrów wewnętrznych, zewnętrznych, sampów, włożenie rysu koralowego wysokiej, dużej wielkości,
jest to dobre podłoże na bakterie nitryfikacyjne, a dodatkowo nie hamuje wtedy przepływu, a powolutku się rozpuszczając uwalnia wach i powoduje to, że twardość węglanowa wzrasta. Nigdy na tyle, żeby zagroziło to. Drugą metodą jest kwaśny węgla sodu, który tak naprawdę znany jest nam jako soda oczyszczona, bo jeśli to węglowodoran sodu, jest to działanie szybkie i doraźne. Przystosowując zbiornik nowy, często go używamy. Jeżeli przesadzimy, jedynym minusem będzie to, że odłoży nam się kreda na oprzyrządowaniu czy na skałach, psując estetykę zbiornika, natomiast nigdy pH nie skoczy powyżej 8,4, gdyż wtedy ten składnik chemiczny zamienia się w delikatny kwas i utrzymuje się na poziomie 8,4. Oczywiście uzdatniając sodą nauczymy się tego znakomicie, gdyż mierząc przed odmianą wody, jaką mamy wodę w akwarium, bądź dodajemy zwykłą łyżeczką od herbaty do wody przygotowanej do podmiany, 1, 5, 10 łyżeczek. Sami to stwierdzimy, gdyż dodając za dużo, skoczy nam kwadrat węglowa zbyt wysoko. Jeśli nie będzie to za dużo lub będzie to za mało, także możemy to skorygować. Oczywiście testy kroplenkowe wariują w tym momencie totalnie i pokazują nam wyniki niezgodne z prawami fizyki i chemii, gdyż tak naprawdę twardość węglanowa nigdy nie może być wyższa od twardości ogólnej, ponieważ wzór jest prosty. Na twardość ogólną składa się twardość węglanowa, twardość niewęglanowa. Natomiast wychodzą przy tym, jak uzdatniamy wodę sodą, takie sytuacje, że na przykład twardość węglanowa wynosi 16, twardość ogólna wynosi 4. Jest to absolutna nieprawda. Natomiast w swoich artykułach również podaje taki wyznacznik, bo mierząc po prostu takie coś będziemy widzieć. Dopiero gdy zakończymy uzdatnianie wody sodą, z czasem wróci do prawdziwych parametrów. Prawdziwe pH-metry profesjonalne pokażą na prawdziwe wartości. Nie będę już opisywał skomplikowanego procesu chemicznego, który tam zachodzi. Zapraszam na forum, była na ten temat dyskusji. Amoniak azotany, azotyny to oczywiście podstawowa rzecz dla ryb z malawi. Ryby z malawi tak naprawdę potrzebują wody bardzo czystej. Woda bardzo czysta pod względem chemicznym to woda, która ma niewykrywalne dla testów wartości amoniaku czy azotynów oraz niskie wartości azotanów. 50 mg na litr na pewno szczaków nie zabije i nie wywołuje jakichś negatywnych konsekwencji. Natomiast tak naprawdę sytuacja wygląda tak, że w przypadku, kiedy mamy 10-20, można powiedzieć, że jest to realizowane bądź podmiany, bądź stałą podmianę wody, bądź też inne sytuacje, kiedy to eliminujemy, takie jak choćby nitrytyczne. Obsady. Już króciutko, bo widzę, że czas się kończy. Obsady. Obsady różnicowe na obsady dla początkujących, średnio zaawansowanych, zaawansowanych. Obsady dla początkujących to takie obsady, gdzie możemy znaleźć tylko najpopularniejsze i najmniej agresywne pyszczaki. W przypadku średnio zaawansowanych, z pyszczaków tych łatwych, że tak powiem, mogę wskazać kiedy Tropeusy Spengerae czy Pseudotropeusy Sablosa. Obsady dla średnio zaawansowanych praktycznie może być to każdy gatunek, oczywiście przy odpowiedniej wielkości akwarium. Natomiast przy komponowaniu obsady raczej bym się do pytać, czy przerozmawiać temat, choćby na forum dyskusyjnym. Zaawansowani skupiają się na rybach z obłowu, na pewnego rodzaju kombinacjach, przy łączeniu tych ryb, czy też na tym, żeby jakby zbliżać się już maksymalnie do tego, aby akwarium przypominało ryby z biotopu, żeby przypominały wygląd jeziora Malawi. W praktyce wygląda to tak, że najczęściej jest to małe akwarium, średnie akwarium, duże akwarium, albo mbuna, non-buna, drapieżnik. Tak to wygląda w realiach.
obsady, możemy dzielić właśnie na ryby z akwaria z rybami z grupy Mbuna, na tych z rybami z Mbuna, bądź malak mix, który próbuje łączyć obydwa, jest troszeczkę trudniejszy, obydwie grupy. Motywem takim non-bunarium jest akwarium drapieżnikami. Oczywiście to jest kwestia gustu, którzy mierzy, ale również doświadczenia. Wody to ryby dynamiczne, malacze mniejsze, non-buna piękne, duże. Minusem jest na tutaj pierwszy, to jest rumak, ale również większy zbiornik. Malarium jest tak, jak mówię, próbuję właśnie zarejestrować. Zasady komponowania jest to ogromny temat. Na pewno musimy pamiętać o nieprzewidywalności też czasu. Błędne informacje, które uzyskujemy, mogą nam też to komplikować. Ważne jest dobór diety, różnice zachowań w akwarium, w rajmie akwarium jezioro, specyficzne postrzeganie ryb nie zawsze się jest z nami. Szybciutko te zasady, które ja stosuję, nie łączę ryb z jednego rodzaju, to jest rodzin, bastardyzacja. Nie wkładamy bezpiecznych na ryby podobnych temperamentach i zachowania, gdyż zbyt duża ilość terytorializm powoduje, że przynajmniej część terytorializmu nie pokaże swojego piękna. Nie powinniśmy wkładać ryb o podobnym ubarwieniu, zwłaszcza w tym terytorialnym. Często ryby są traktowane wtedy jak własny gatunek i są prześladowane w większym stopniu niż pozostali terytorialiści bądź też inne ryby. Ilościowe określenie jest jakże nie do zrobienia, ponieważ nie można porównać przykładowo 8-centymetrowego pseudotrofeusa de Masoni do kilkunastu, 15-16-centymetrowego pseudotrofeusa STZ-a Chilumba. To jest jedna ryba, to jest jedna ryba. Więc próby ilościowe oczywiście są, ale jednak dyskusja, każda obsada wymaga według mnie dyskusji i nie ma matematycznych wzorów, które pozwoliłyby nam precyzyjnie budować te kompozycje. Dlatego kończąc już zapraszam do dyskusji. Również służymy pomocą na naszym forum, gdzie mogą oczywiście w tych dyskusjach uczestniczyć zarówno sami próbowicze, jak też osoby bądź sympatyzujące z klubem, bądź też potrzebujące pomocy. Dziękuję.